minął szósty dzień, praktycznie bez żadnego efektu. To w wizie, w wizie. Policja strzelała, czy on? Jakieś strzały, bo słuchajcie, helikopter widział, jak gościu w lesie ucieka. Właściciel olbrzymiego stowarzyszenia survivalowego w Polsce i mówi, że właśnie do niego dzwoniła żandarmeria wojskowa po pomoc, żeby określić, czy kryjówka, którą udało się wczoraj czy przedwczoraj w lesie odnaleźć, to są zapasy jego kolegów, czy być może są to zapasy pana Grzegorza, bo oni o tym nie wiedzą. Siadasz na ten otwarty, długa broń. A my właśnie całą ekipą Biura Rutkowski jedziemy na poszukiwania Grzegorza Borysa, który zamordował swojego 6-letniego syna. Nieprawdopodobna tragedia. Mam nadzieję, że sprawiedliwości szybko stanie się zadość. W związku z tym, że zauważyliśmy pewną bezradność ze strony policji, ze strony służb, które współpracują z policją, minął szósty dzień praktycznie bez żadnego efektu. Osoba, która jest poszukiwana, Grzegorz Borys, ukrył się bardzo skutecznie. Czy marynarz ukrywa się w lesie? Nie możemy tego wykluczyć. Jest to absolutnie bardzo prawdopodobne. Czy marynarz jeszcze żyje? Tego też nie możemy wykluczyć, ponieważ Biuro Rutkowski podjęło się poszukiwanie Grzegorza Borysa. Biuro Rutkowski niejednokrotnie doprowadziło do skutecznego wskazania, zatrzymania organom ścigania osób poszukiwanych listami gończymi. Sami osobiście braliśmy udział w tego rodzaju czynnościach. W związku z tym nie jest to dla nas temat obcy. Informacje, które docierają do nas, dotyczą również tak zwanych historycznych zachowań i miejsc, gdzie ukrywał się Grzegorz Borys. Rozumiem, że właśnie przyjechaliście i ruszacie na akcję, tak? Przyjechaliśmy, podejmujemy w tej chwili stosowne czynności w tym kierunku. Oczywiście zaoferowaliśmy nagrodę dla osoby, która wskaże żywego lub martwego kwotę 50 tysięcy złotych. Dajemy nagrodę za wskazanie miejsca, gdzie może przebywać Grzegorz Borys, a nie za zatrzymanie. Jeżeli macie informacje, przekazujcie nam. Oczywiście telefon alarmowy biura 600 007 007. Kampera, tam gdzie może się znajdować. Podjeżdżamy, jeszcze. Ja, ist die Polizei, glaubt ihr, dass sie Konkurrenz sind? Ja, diese Polizei macht Kontrolle, aber sowieso, wir haben Informationen, wo ist. Telefony są słuchane, stąd też mamy informatora 100%owego, jedziemy w konkretny punkt. Tam, gdzie teraz się znajdują również policjanci. Od razu otoczyć do przodu, otoczyć tego kampera. Aha, Kamil zobaczy górę. Górę jeszcze sprawdź. Jesteśmy zaraz za wami.
To wbij się za nami bezpośrednio za D-klasą. Z tego co wiemy, tutaj robił zakupy, tak? Godzinę temu. Proszę pana, ja go nie rozpoznałam, więc... Aha. Także... Nie rozpoznała go pani? Nie, ja miałam kolejkę, także nie twierdzę, że to był on. Aha. No ale tutaj wszystkie informacje, które nas zaczynają, że to był jednak on. Być może tak. Poproście państwo o monitoring szefa i wtedy będzie wszystko jasne, tak? Monitoring, a może na telefon do szefa? Mogę zadzwonić. Jakby pani zadzwoniła, ja bym poprosił, dobra? Jasne, oczywiście, że tak. Mamy pytanko, czy moglibyśmy ewentualnie rzucić okiem na... Nie działa monitoring? No tak, no tutaj mamy wszystkie informacje, do nas docierają, że około godziny temu był tutaj w sklepie robił zakupy. No. No właśnie, zaraz rzucimy okiem jeszcze. Dzięki piękne, kłaniam się, do widzenia. Dziękuję. Tylko na paska. Dwie. Są dwie kamery, ale patrzą tylko na paskowe. No, panie poruczniku, tam byliśmy i tam podejmowaliśmy działania. Mieliśmy wiedzę, że może być w kamperze. Proszę podać adres, gdzie pan by chciał, żeby podjechali ode mnie ludzie. Aby ewentuell wenn wir werden fahren nach dieser Gendarmerie, ist gut, wenn fährst du zusammen mit meine Leute. Teraz Wierzyński. Nie kierujemy się w tamtym kierunku. Obecność w sklepie Dido, która potwierdziła się dla nas, dlatego też nam wskazano miejsce, że może właśnie być tu, w tym rejonie. Co się potwierdziło z tym zresztą, co uzyskała policja. Jutro 10 rano start. No to absolutnie w tym momencie też musimy to nagłośnić, natomiast wrzuć sobie Grzegorz Borys, problemy rodzina, wyskoczy ci artykuł na TVN-ie, jak on krzyczał na dzieci, był nerwowy, wszystko go drażniło. Też to przejrzyj, proszę, i rzuć mi, przeczytaj mi tutaj, żeby też wszyscy słyszeli, co to za łeb jest. Przyjmujemy się tutaj po prawej stronie na Larodę, mamy 300 metrów do celu. Tak, ja też to biorę pod uwagę, że jakiś przyjaciel może mu pomagać. I teraz dodatkowo, sam ten list, który zostawił. Przepraszam was za wszystko, czyli skrucha. Mm-hmm. Jesteście bestiami. Agresja. Czyli w jednym, w dwóch zdaniach dwubiegunowość, tak? Słuchajcie, i on dla zmylenia przeciwnika wlazł do tego lasu, a potem wyszedł z niego po prostu, moim żeby na kamerach było. Stawiamy różne hipotezy, najbardziej absurdalne, ale o to chodzi, żeby je poodrzucać, żeby została jedna najważniejsza, tak? To jest tak. Czekamy na przyjazd policji i na analizę tego wszystkiego, co może się dziać w tym rejonie.